Dzisiaj się przyjrzymy mojemu miastu, które się już powiększyło. Już jest następny stół, ale nawet dwa. Tutaj dobudowałem park i taka ładna ścieżka z takimi złotymi i masa tutaj figurek. O, a jeszcze tutaj jest plaża. Na chwilę nie chcę sobie zasłonę, miłą kamerkę. To tutaj użyłem takich fajnych serków jako strumień, jako to. Tylko teraz to muszę jakoś włożyć. Te skały tutaj mi tak trochę przeszkadzają, ale tutaj jest dom i to tak zrobiłem w budowie. I tutaj użyłem technikowe. Trochę to jest głośne, ale to się sprawdza. Jak będzie to gotowe, to może będzie o tym odcinek. Tutaj jest artystyczna kawiarnia. Tak fajnie to wygląda, bo jakby tego nie było, to wyglądałoby to tak pusto. Więc już dostawiam. I tutaj hipermarket. Oj, no bo niechcący zasłoniłam kamerkę. Tutaj mi się wywrócił rower z mlekiem. Trochę. O, i tutaj jest ten podrumkowy bankomat. To było. Teraz zaczekajcie, bo pieniążek mi wypadł. Wpadł do środka. Dobra. Teraz odsunąć fana. Tutaj tak wsunąć. Dobra. Już. Tutaj, jak w poprzednim filmie, mamy wodę. Tutaj akurat mi wypadł jeden listek z doków. I masa cywili tutaj jest. Tutaj to muzeum podtrzymałem, żeby tak się trochę ruszało. Ale to fajnie wymyśliłem. Tutaj jest food truck. On powinien chyba tutaj stać. Tak w ogóle. I tutaj masa koszów na śmieci. Bo jakoś musiałam to trochę tak podtrzymać. No. I tutaj jest plaża jako stolik. Bo mam tylko jedną piaskową płytkę i to by była taka mała plaża. Więc użyłam stołu do tego. Tutaj jest park, jak wcześniej mówiłam. I tutaj użyłam smoczą zbroję jako fontannę. I tutaj pies obsikał pieniek. Ale tutaj dałem dalej ten park. To fajnie tak zrobione jest. Tylko tutaj by się przydało dalej ta fakturyka, takiej ścieżki kamienistej. No i jeszcze tutaj masa krzaczków. Tutaj ktoś to zgubił. Fajnie to wygląda. Tutaj mi woda wyskoczyła. No i co? Może to na tyle. O! Jeszcze powiem, mam trochę jeszcze tych tutaj dróg i niedługo się pojawi katalog. Już mam go nowiutkiego. No i co? To może na tyle. I pamiętajcie o łapce w górę i pamiętajcie też o subskrypcji, żeby szybko się pojawił nowy film z kolekcją Ninjago. I już kończymy.